Gdy zachwycamy się sławną z bajkowej urody panoramą Bautzen, jednego z najpiękniejszych miast w całej Saksonii, możemy dostrzec w jej zarysie sylwetę zespołu zamkowego Ortenburg. W jego to murach w dawnym domu solnym znajdziemy coś, co przypomina o jednym z największych skarbów zjednoczonej Europy, jakim jest jej różnorodność. Mieści się tu Muzeum Serbów Łużyckich, które przyciągając uwagę zwiedzających w każdym wieku, opowiada o historii i życiu jednego z najmniejszych na naszym kontynencie narodów. To Słowianie, którzy zamieszkują od przedgermańskich jeszcze czasów mocno dziś okrojony obszar we wschodniej części Saksonii. Od ponad tysiąca lat są przykładem godnej podziwu i skutecznej walki o przetrwanie swojego języka i zwyczajów. Opowieść o nich rozpoczynają zaskakujące przedmioty świadczące o fascynującej i bogatej kulturze. Wśród nich piękny anioł sfruwający niegdyś podczas ceremonii chrztu z sufitu w kościele. Pochodzący sprzed 250 lat notatnik pieśni serbołużyckich z grubo ponad setką utworów. Dowód na zadziwiające wykształcenie ówczesnych muzykantów. Czy wreszcie rarytas wśród instrumentów ludowych. Używane tylko na weselach, donośne skrzypce o trzech strunach. Tak rozpoczynamy podróż przez ponad 1000 lat serbołużyckiej i europejskiej historii. W czasy najdawniejsze zabiera nas pewna łużycka dziewczyna, która opowiada o swoich ozdobach, przedmiotach codziennego użytku oraz otoczeniu, w jakim mieszkała. Tuż obok coś dla łużyckich Serbów bezcennego, przetłumaczona pół tysiąca lat temu na jeden z ich dwóch dialektów i zachowana w finezyjnym rękopisie Biblia. Bliżej współczesności? Mnóstwo ciekawych rzeczy. Tu dowiemy się, w jaki sposób na Łużycach budowano domy i jak wyglądały wsie. Jak w nich mieszkano. Można nawet podpatrzeć, jak było w środku. I wreszcie, czym zajmowała się ich ludność. Dalej pyszni się Galeria Strojów Ludowych, czyli wystawa, która przykuwa uwagę zwłaszcza wszystkich pań. Wielka obfitość tych wzorów wynika z faktu, iż krój strojów potrafił się różnić w sąsiadujących ze sobą miejscowościach. Ta fascynująca feria barw i kształtów już 100 lat temu stanowiła w Niemczech turystyczną sensację uwiecznianą na widokówkach. Poza strojami ludowymi Serbowie łużyccy zaskoczą też całym korowodem świątecznych tradycji. Wśród nich te bardziej znane, jak bajecznej urody pisanki, czy sławna procesja jeźdźców wielkanocnych. Ale są też i egzotyczne, jak zrywanie powieszonego koguta, czy bożonarodzeniowa wędrówka tajemniczego dzieciątka. Dużą atrakcją są unikalne nagrania filmowe. To już nie tylko możliwość ujrzenia dawnego świata na własne oczy, ale i jego usłyszenia. Do tańca przygrywają bowiem dziarsko muzykanci, korzystający dokładnie z tych oto intrygujących, a milczących zwykle w gablocie instrumentów. Doskonałym wehikułem czasu będą też liczne fotografie. Najmłodszych zahipnotyzują zastygłe w przeszłości, lecz ważne przecież dla każdego chwile. Ciekawość dorosłych wzbudzi strój czy wyraz twarzy. Wszystkich zaś na pewno zaskoczą trudne w tamtych czasach warunki życia. Ale oto uwaga! Kultura Serbów Łużyckich wcale nie jest związana wyłącznie ze wsią. Ta wystawa wykorzystująca zatrzęsienie ilustracji, eksponatów oraz ciekawych aranżacji
co doskonale się sprawdza w przypadku tego rodzaju tematów, dokumentuje z jednej strony wkład Serbołżyczan w ważne prądy umysłowe Europy, a z drugiej powstawanie ich własnej intelektualnej tożsamości, literatury, sztuki, nauki, narodowej odrębności. Równie wciągająca jest opowieść o wieku XX. Danina serbołżyckiej krwi w I wojnie światowej. Marzenia o autonomii. Niszczenie łużyckich miejscowości przez pochód przemysłu związanego z węglem brunatnym. Czy ponure czasy hitlerowskiej eksterminacji. Kolejna imponująca swoim wyglądem sala pozwala docenić bogactwo serbołżyckiej literatury. Także tej współczesnej. Zainstalowano w niej również interaktywny panel umożliwiający prywatne spotkanie z ważnymi i zasłużonymi dla tego narodu personami. W tym zaś miejscu o wszystkim decydują najmłodsi. Mogą po prostu odpocząć, pobawić się, ale i zobaczyć, jak w dawnych czasach wyglądało dzieciństwo. Na koniec zwiedzania dla wszystkich prawdziwy deser. Czeka bowiem galeria obrazów ze wzbudzającymi żywe emocje dziełami serbołżyckich artystów lub o związanej z Łużycami tematyce. Taka oto fascynująca i złożona z wielu różnych opowieści przygoda z historią czeka w Muzeum Serbów Łużyckich, zapraszającym do centrum tysiącletniego Bautzen.